Kochani, z okazji świąt wielkanocnych, świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pragnę Wam i nam wszystkim życzyć przede wszystkim Bożego pokoju, bo tegoroczne święta wielkanocne przeżywamy znów, można powiedzieć, w szczególnych realiach. Patrzymy z niepokojem na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i tym bardziej w tym czasie niepokoju chcemy odwoływać się do tego, który mówił, że daje nam ten prawdziwy pokój, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. I tego pokoju dla naszych rodzin, domów, kraju i zagranicy przede wszystkim życzę, no i tradycyjnie, przede wszystkim radości ze zmartwychwstania Chrystusa Jezusa, tej radości, która niechaj buduje nas każdego dnia, wzmacnia, posila, prowadzi i pozwala wyzwalać w nas to piękno, które też Chrystus Jezus wnosił w swoim działaniem w świat. Drodzy mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, przeżywamy jedne z najbardziej radosnych świąt, jakie obchodzi chrześcijaństwo, święta Zmartwychwstania Pańskiego, zwycięstwo nad śmiercią, powstanie nowego życia. To wszystko wypełnia serce nasze radością, pokojem, tą pewnością, że Bóg, który narodził się w żłóbku betlejemskim, zapowiedziany jako Immanuel, Bóg z nami, jest z nami jako ten zwycięski. Daje nam wiele nadziei, perspektywy życia i zbawienia wiecznego w ojcowskim domu w niebiesiech. To zwycięstwo nad grzechem, nad śmiercią wpisuje się w szczególny kontekst dzisiejszej rzeczywistości, gdy śmierć, zwłaszcza za wschodnią granicą, zbiera tak wielkie żniwo. Tym bardziej życzenia pokoju, zwycięstwa nad tym, co złe, co jest przywarą człowieka, co sprawia, że człowiek człowiekowi staje się wilkiem, sprawia, że mamy nadzieję, iż to zwycięstwo przemieni ludzkie serca, odnowi je, pozwoli dostrzec te najpiękniejsze wartości, które niesie Bóg, ten ukrzyżowany i zmartwychwstały, a więc niesie pokój, radość, a przede wszystkim zbawienie. Tego Wam wszystkim, drodzy mieszkańcy, w imieniu własnym, ale także i władz diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pragnę życzyć.